Pewnego dnia przeżyłem największe zaskoczenie swojego marnego życia. Obudziłem się, a moim pierwszym obrazem wygenerowanym przez oczy była dżungla. I nie byłoby to aż tak dziwne, bo czasami zdarzało mi się zabalować i budziłem się w przedziwnych miejscach. Jednak gęsta puszcza była dla mnie nie lada szokiem. W mojej miejscowości nie występują takie rośliny. Ba! Mało tego, poczułem pewien dyskomfort i ból pleców, ponieważ okazało się, że nie leżę ani nie stoję, a wiszę na drzewie. Po wydostaniu się z pęczy i gęstych liściastych drzew dotarłem do ślepego zaułku. Wszędzie naokoło była woda, wielka kałuża, jak to mawiała kiedyś moja mała siostrzyczka. Znalazłem się na bezludnej wyspie. Poczułem się jak rozbitek serialu Lost, tylko że nigdzie nie widziałem rozbitego samolotu, ani nawet żywego człowieka. Nie, poczekajcie. Chwilę później jednego spotkałem. Jednak zamiast pomóc i wytłumaczyć mi, jak się tutaj znalazłem, chciał mnie zabić. Mniej więcej tak wyglądały pierwsze chwile Ryouty Sakamoto w anime Btooom!, które jak dla mnie okazało się największym zaskoczeniem sezonu jesiennego. Czym właściwie jest Btooom w świecie tego tytułu? Pierwotnie była to konsolowa gra akcji z silnym naciskiem na tryb wieloosobowy, odróżniała się jednak od wszystkich niszowych gier sieciowych sposobem zabijania przeciwników. Nie posługiwaliśmy się ciężkimi i wielkimi giwerami i gnatami, a jedynie różnogatunkowymi bombami. Czasowymi, samonaprowadzającymi czy nawet minopodobnymi. W grze tej liczyła się cierpliwość, finezja, a przede wszystkim pomysł. Ryouta nie znalazł się jednak w wirtualnym świecie symulowanym przez jakieś urządzenia a la Matrix czy Sword Art Online, a na realnej, bezludnej wyspie, na której wylądowali tak zwani niechciani ludzie. Celem zesłania ich na wyspę jest zakazane reality show, które polega na wzajemnym zabijaniu się za pomocą tych samych bomb, jakie spotkamy w grze Btooom. Aby wydostać się z wyspy, uczestnik tej szalonej zabawy zdobyć musi 7 kryształów. A żeby było bardziej widowiskowo, każdy kryształ zespolony został z ciałem uczestnika, a więc aby wydostać się z wyspy, statystycznie zabić należy sporą liczbę osób. Podczas swojej wędrówki ku wolności Ryouta pozna wielu tymczasowych mieszkańców wyspy. Komu zaufa? Kogo zabije? Komu uda się go oszukać? Witajcie w piekle. Btooom to bardzo dobre anime, kierowane przede wszystkim do starszego widza. Mamy tutaj zwartą akcję, grę na ludzkich emocjach, miłość, stres i panikę. Cała akcja pierwszego sezonu dzieje się w jednej chwili, nie przerywając historii ani na moment skokiem fabularnym. Od czasu do czasu twórcy poczęstują nas tylko retrospekcjami głównych i pobocznych bohaterów. Jest jednak kilka minusów, które automatycznie obniżyły moją ocenę całości tytułu. Akcja rozwija się zdecydowanie za wolno, więc dopiero w połowie poczujecie, że anime to jest naprawdę niezłe. Do tego powtarza się motyw z wielu innych tytułów. Główny bohater jest rzadki, jak nie powiem co, naiwny i łatwowierny. Być może w kolejnych sezonach, które mam nadzieję ukażą się w niedalekiej przyszłości, coś w jego głowie się zmieni. I oto całe Btooom!, jak dla mnie zaskoczenie sezonu. Spodziewałem się drętwej fabuły, plastikowej akcji i niedosmażonego wątku miłosnego, a dostałem pozycję, która trzyma w napięciu, czasem zaskoczy, a do tego historia poprowadzona jest sensownie. Jak najbardziej polecam. Ode mnie 8/10.